I chcę wam powiedzieć, że zdaliśmy już wszystkie. Czekajcie, bo wgniatam się w ogóle w ten rentem. Czekajcie. Zdaliśmy już w ogóle nasze walizki, dlatego że już mieliśmy checkout do godziny 12. W ogóle szczerze mówiąc, to jakoś to całkiem pominęłam, jakoś w ogóle o tym zapomniałam. Więc mieliśmy pół godziny chyba bodajże na spakowanie walizek. Teraz wybieramy się właśnie do studio tatuażu, czyli do naszego Ink Point. Tam będziemy miały robić nadziarki. Jeżeli chodzi o transfer, jaki po nas przyjechał, to ja po prostu jestem. Gdyż jedziemy takim autem, zobaczcie, czekajcie. Dobra, zobaczcie, w ogóle jaka podłoga. Nie wierzę, że taka podłoga jest w aucie, nie? To jest podłoga w aucie. Tu jakieś w ogóle schowki. Tu w ogóle jest tak, tipbox. Niestety nie zostało nam już nic sklepaków, bo normalnie bym rzuciła na bank, chyba że jak będziemy wracać. Tu jest w ogóle jakiś telefon do użytku. Tutaj jest ten... niestety tylko ten przytrzymywacz do telefonu. Tu w ogóle można się połączyć, jeżeli oczywiście mielibyśmy internet. To w ogóle muzyczki, co jest w ogóle petardą. Generalnie to jest taki fajny auto. I jedziemy. Mam nadzieję, że tatuaże wyjdą nam naprawdę fajnie, ładnie. Mam bardzo taką nadzieję. Dam wam znać, dam wam relację oczywiście, kto będzie nam robił ten tatuaż. Jeżeli będę miała oznaczajkę, to oczywiście wam też oznaczę, jeżeli takową dostaniemy. No i co? Wyjazd z hotelu mamy w ogóle o zbiórkę o chyba bodajże 6:40. Jakoś tak. Ale wylot mamy tak naprawdę 23:15. No bardzo późno w każdym razie. Także jeszcze i tak, jak wrócimy z dziarki, to jeszcze mamy praktycznie pół dnia na terenie hotelu. Z tym, że już nie kąpiemy się, nie zażywamy żadnych kąpieli słonecznych, nie opalamy się tak naprawdę, bo moglibyśmy, no ale po co, skoro już nie możemy użyć showera. Więc po prostu zostaje nam nic innego, jak być na terenie hotelu. Boże, jaki piękny ten. To jest w ogóle to jakaś petarda. To jest normalnie jak z bajki. No, także co, ja trzymam jeszcze baterię i odezwę się do was z samego salonu.
Dziarka już skończona, tak wygląda ręka i ja po prostu się jaram jak nie wiem co. Jest więcej niż nawet chciałam, bo na początku chciałam tylko tutaj takie trzy wzorki na trzech palcach, a mam po prostu całą rękę. Petarda, petarda. A robione miałam, dokładnie. Tu. To wam powiem, ale po prostu to są najlepsze wakacje ever, na jakich byliśmy. Przyrzekam, Hiszpania jest przeboska, przepiękna, ale tam już trochę czuliśmy się jak w domu. Tam już tak mniej ekscytowało, mniej zachwycało, mniej już się działo, bo wszystko było takie nam znane. Co nie zmienia faktu, że również pięknie, ale tu po prostu na każdym kroku jest coś dla nas takiego odkrywczego, coś, co nie znałyśmy, coś, co pierwszy raz widziałyśmy. No i do tego oczywiście jeszcze sam fakt, że się wydzierałyśmy obie. Także nie dość, że zrobiłyśmy super wakacje, to jeszcze super tatuaż w miejscu, w którym byliśmy na wakacjach. No po prostu, nie wiem, jaram się po prostu jak dzieciak, bez kitu, nie? Dla mnie takie... Może dla was małe rzeczy, dla mnie są strasznie wielkie. Także bardzo się ekscytuję tym, że zrobiłam sobie tatuaż podczas wakacji, na wakacjach, a nie, że to jest coś po wakacjach związane z wakacjami albo coś takiego. To jest tatuaż, który bardzo chciałam. U nas był ciężki do zrobienia, a jeżeli nawet, to dużo więcej by mnie on kosztował. Tutaj zapłaciłam 60 euro, Oliwia za swój zapłaciła 110 euro. W Szkocji ja za swój zapłaciłabym 100, około 110, a Oliwia za swój około 120-150. Także tak to tutaj wyglądało. A ja teraz idę do bankomatu wypłacić pieniążki, żebyśmy mogły zapłacić. Także mega się jaram, mam nadzieję, że wam też się spodoba moja dziarka. No mi się podoba po prostu mega, mega. Także do usłyszenia. Zobaczcie, zrobię wam teraz właśnie nagrywkę z tego bankomatu. I tutaj teraz macie, pokazuję wam ile na przykład ja chcę wypłacić, a ile płacicie za tą transakcję.
Jeżeli chodzi o bankomat, to też już Wam pokazuję. Teraz biorę kasę i to jest Akbank. Dobra, korzystając z okazji, że jestem gdzieś tu koło sklepów, to pójdę i zakupię właśnie, bo miałam zakupić ostatnie pamiątki, a przy okazji rozmienię pieniążki. Pokazałam Wam właśnie bankomat i jak to wygląda, jeżeli chodzi o wypłacanie i ile tam procentów oni odejmują. Także właśnie tak wyglądało to w przypadku tego Akbank. Wiem, że jeszcze fajnym bankomatem, z tego co tutaj zauważyłam, był taki niebieski bankomat. Jeżeli jeszcze uda mi się i zdążę, to postaram się Wam też to pokazać. Tam szukam właśnie magnesów i widzę, że to chyba nie będzie takie proste. Wszystko jest, tylko nie magnesy. Tam mamy spożywczak, to zaraz zakupię nam chyba Red Bulla jakiegoś na pobudzenie. No kurczę, są pocztówki. Nie ma magnesów. A to dziwne. Nie ma pamiątek, tylko są tutaj. 3 magnezy, 2 euro. 3 magnezy, 2 euro. 3 magnezy, 2 euro. 3 magnezy, czy mnie zbawiają 3 magnezy? To ja musiałabym 6. Jeszcze 6 bym wzięła. Bo nie wiem właśnie, czy mogę stąd. Chyba tak. Chyba stąd. No to weźmy. Raz. Dwa. 3. 3 magnesy to jest 2 euro. 3. Co my jeszcze tutaj mamy? 3. 4. 4. Takie najładniejsze wybieram. 5. I 6. 6 magnesów, czyli mamy 4 euro. Excuse me, but I can pay for that. Oj, be careful. Spadło panu jeszcze i to nie moja wina. To nie przeze mnie. Dobra, zapłacimy za magnesy. A tu jeszcze jakieś takie... O, jakie ładne te. Ale to akurat na pewno one będą droższe, ale bardzo ładne te. Takie pamiąteczki. Super. Dobra, pan mi już wydał resztę, rozmienił, więc teraz jeszcze co zrobię, to pójdziemy i kupimy po Red Bullu, bo na pewno nam się przyda. Tu właśnie tak jeżdżą auta, że nie wiadomo, czy przechodzić, czy nie przechodzić. Dobra, ale jakieś piciu by się przydało. Dobra, jakiś Red Bull. Nie, no piwko to nie. Tutaj mamy też piwka, to nie. Nawet jest Desperados mój. A jakiś Red Bull. Tu mamy te bardzo też dobre Ice Tea. Bardzo smaczne. No nie ma Red Bulla normalnego. Monster. Dobra, to wezmę nam Ice Tea. No trudno. Nie wiem, zapytam po ile to Ice Tea. How much is for the iced tea? Euro. To euro. Yes, please. Dobra, ja już jestem odkupiona, załatwiona. Teraz jedzę. No i wracam teraz do Ink Pointu. Pani robiąca mi makijaż, chciałam powiedzieć, tatuaż. No po prostu profeska, nie? Tak detaliczne rzeczy, tak się przyglądała, tak dopasowywała, żeby po prostu no, nie było tak jak przyklei, tylko żeby było wszystko tak jak powinno być, więc naprawdę super, no mega się cieszę, że trafiłam w takie studio, w takie ręce, jeszcze na wakacjach, co chcieć więcej, prawie że zrymowałam, cieszę się, że trafiłam w dobre ręce albo w takie ręce, cóż chcieć więcej, prawie, no i zobaczcie, około Ink Point. Idziemy teraz, Oliwka tam ma robiony tatuaż, to jest dokładnie tu, obeszłam naokoło, tam była w sumie tylko jedna restauracyjka, a stąd do naszego hotelu jest jakieś 15 chyba minut, jechałyśmy czy coś takiego, także niezbyt daleko, ale też niezbyt blisko, więc albo autobusik byśmy musiały tutaj brać, autobusy tutaj są bardzo tanie, bo generalnie z Turkler, gdzie jest nasz hotel, do Alani samej, tam do centrum albo do portu płaciłyśmy wczoraj 6 euro za 3 osoby, czyli 2 euro wychodzi za jedną osobę w jedną stronę.
czyli generalnie 6 euro w jedną stronę, 6 euro w drugą stronę, 12 euro cała podróż. Taksówką z naszego hotelu wyniosłoby to nas bez znajomości, bez żadnej zniżki około 60 euro. Tak to się ma. Natomiast, że poznałam tutaj pana taksówkarza, to dwa razy jechałyśmy taksówką i płaciłyśmy 20 euro za jedną stronę, czyli o 20 euro taniej. Idziemy. Nie wiem, czy już Oli jest zrobiona. Czy też nie? Thank you. Nie wiem, czy jest zrobiona. Idziemy zobaczyć. Ja już jestem cała zgrzana. Jak nie powiem co. Idziemy do Olichci. Jak tam? Jak tam, baby? Dobrze. Będziesz dodać takie zacieniowanie. Ciebie raz ICD. Tutaj mi coś wypłaciłam, trochę rozmieniłam i kupiłam 6 magnesów też. Wow. Wow. Nasze jedzonko, muszę wam to pokazać, muszę. Dostaliśmy tutaj, mamy papryczki, tu jakieś sosy. Tu w ogóle dostałam jeszcze wrapa takiego, co nie było w ogóle tam napisane. A tutaj jest cały doner jeszcze z... Czekajcie, robię sobie jakoś miejsce, bo to jest takie wielkie. No, doner z ryżem pod spodem, tak wygląda, wercile mięsa, takie soczyste. Na pomidorki tylko muszę uważać. A Oliwia wzięła sobie wrapa. Także jak jesteście w trakcie posiłku, to życzę wam smacznego. Mucha spada. Jesteśmy teraz w sklepie koło naszego hotelu. Nazywa się on tak. Nie będę tego wam mówić, ale polecam wam bardzo serdecznie. Jeżeli chodzi o jakość rzeczy w tym sklepie, jest ona na bardzo, 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 bardzo wysokim poziomie. Pokażę wam teraz perfumy i teraz już widzę, na co się naciłyśmy tak naprawdę. Kupiłyśmy wcześniej perfumy, które były naprawdę dość tanie. I teraz, na czym to polega? Zobaczcie, jak wyglądają butelki. One wyglądają dosłownie identycznie jak w oryginałach. Macie tak jakby 1:1. Ja wam pokażę, jaki macie wybór. I tutaj kupicie je za 35 euro, może 40, ale jeżeli weźmiecie 2-3, to myślę, że po 30 też będzie można wam sprzedać, ale jest naprawdę spory wybór. Butelki są ciężkie, od razu wam mówię. Butelki są ciężkie i, no i pachną identycznie. I to nie jest taki zapach tak naprawdę, nie jest taki zapach jak, zobaczcie. No, identyko. No i tutaj macie męskie. Światełko mi tutaj przyświeca. Te właśnie, te Armani są świetne. Żałuję, że generalnie nie weszliśmy tutaj i nie braliśmy tak naprawdę od początku. Bo naprawdę są bardzo fajnie zrobione. No żałuję, bo są bardzo fajnie zrobione. No identycznie jak oryginalne. Opakowanie, wszystko w środku. To jest właśnie Graciana Elixir. Poczekaj, co ja? Jeszcze sobie tą wątnę. Tą sobie chcę wątnąć, bo to jest ten, co z Gracianem mieliśmy obejrzeć, a nigdzie nie było. No piękny jest, bardzo ładny, mega pachnie, wow. No i tutaj też Stronger With You i jakiś Amber wersja, to nie znałam, my kupiliśmy chyba ten normalny You. Także bardzo gorąco wam polecam, naprawdę polecam, o ten dokładnie, ten sklep. Jak gdzieś zobaczycie to, o dokładnie, to wchodźcie i ja gwarantuję wam, że kupicie tutaj najfajniejszej jakości perfumy, okulary, wszystko. Najfajniej zrobione, naprawdę. Ja może wam pokażę jakieś jedne, chociażby o takie. Mega. A tutaj macie pana, który obsługuje w tym sklepie. Także jak traficie tutaj do hotelu White City Resort albo tutaj w okolicy do któregokolwiek z tutaj hoteli, to zajrzyjcie, bo dziewczyny warto.